Radio Wnet, www.wnet.fm. Program Wschodni Radia Wnet, sobota, 5 stycznia. Proszę Państwa, w Kijowie 1 stycznia przeszedł marsz, który miał upamiętnić 110. rocznicę urodzin Stepana Bandery. To jest wydarzenie, które wiele osób w Polsce niepokoi. To jest wydarzenie, które jest też takim przyczynkiem kolejnym do rozmowy o relacjach polsko-ukraińskich i o tym ich trudnym historycznym aspekcie. Paweł Bobołowicz, nasz korespondent w Kijowie, obserwował ten marsz i teraz posłuchajmy przez chwilę fragmentu zapisu dźwiękowego, co się w Kijowie 1 stycznia działo. Шановні кияни та гості міста, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» вітає вас в день народження провідника української нації Степана Бандери! Степане Бандері! Тричі! 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 Слухи! Takie odgłosy, takie okrzyki było słychać w Kijowie 1 stycznia podczas marszu ku czci Stepana Bandery, a Paweł Bobołowicz, nasz korespondent w Kijowie, jest w tej chwili razem z nami. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Opowiedz, co się działo w Kijowie, ile było osób? W Kijowie 1 stycznia w godzinach wieczornych przeszedł marsz, wzięło w nim udział kilka tysięcy osób. To był marsz zorganizowany przez organizacje nacjonalistyczne, przez Swobodę, Kongres Ukraińskich Nacjonalistów, Organizację Ukraińskich Nacjonalistów. Wieczorem przez ulicę Kijowa kilka tysięcy osób przeszło z pochodniami, flagami ukraińskimi, tymi flagami nacjonalistycznymi czerwono-czarnymi, wznosząc takie okrzyki, jak Państwo słyszeliście, czyli chwała Stepanowi Banderze. Też wznoszono hasła nawiązujące do wojny rosyjsko-ukraińskiej, która teraz dzieje się na wschodzie Ukrainy. Niesiono portrety Stepana Bandery. Uczestnicy marszu podkreślali, że pamiętają o narodzinach, o urodzinach Stepana Bandery, że jest to ich bohater, człowiek, który dla nich symbolizuje walkę o niepodległą Ukrainę. Wielokrotnie pytałem uczestników tego marszu o relacje z Polską, o kontekst Polski, o to, co się wydarzyło w latach 40. na Wołyniu i w Galicji, o mordy dokonane przez ukraińskich nacjonalistów i o związek Bandery z tymi mordami, o jego odpowiedzialność. Wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem, zaprzeczały, że Bandera ponosi za to odpowiedzialność. Zwracały, czy podkreślały, że Bandera to, czy cały w ogóle tamten okres, to jest okres, który do końca jest niepoznany, że wiele jest w tym elementów związanych z propagandą rosyjską i sowiecką. W ten sposób próbowano tłumaczyć czy zdjąć odpowiedzialność z tych mordów z ukraińskich nacjonalistów. A osoby te też mówiły, że w żaden sposób ten marsz nie wpływa i nie powinien wpływać na relacje polsko-ukraińskie. W momencie, kiedy mówiłem, że jednak wpływa i że Polacy postrzegają to źle, nawiązywano też do jednego z haseł, które było wznoszone w czasie tego marszu, że nikt nie będzie Ukrainie wybierać bohaterów, że Ukraina ma prawo wybierać sama swoich bohaterów. Warto zwrócić uwagę, że w tym roku ten marsz w pewnym sensie wpisywał się w uznanie oficjalne w urodzin Stepana Bandery. Rada Najwyższa wpisała urodziny Stepana Bandery do kalendarza uroczystości państwowych, ale pomimo tego w tym marszu w Kijowie nikt z władz oficjalnie nie brał udziału i w żaden sposób władze Ukrainy w uroczystościach kijowskich nie brały udziału, w żaden sposób też nie współorganizowały tego marszu. Zresztą odbył się też drugi marsz w Kijowie. Wyraźnie było widać tutaj pewnego rodzaju konkurencję pomiędzy ukraińskimi ugrupowaniami nacjonalistycznymi. Ten drugi był organizowany przez Korpus Narodowy, czyli formację związaną z obecnym ministrem spraw wewnętrznych. W ten drugi marsz zresztą miał mieć taki charakter chyba bardziej swobodny, ponieważ uczestnicy byli ubrani w mikołajkowe czapki czerwono-białe, a na przedzie tego marszu poświęconego pamięci Bandery szły osoby przebrane za zimowe bałwany. Kiedy rozmawiamy o tym ukraińskim nacjonalizmie, o tych nawiązaniach do tego ideologii nacjonalistycznej, która miała dla nas tak złowrogie skutki, to zastanawiamy się nad zasięgiem tego typu zjawisk na Ukrainie, bo to jest zawsze ta dyskusja w Polsce, na ile te zjawiska są marginalne, a wyolbrzymiane przez media, a na ile to jest główny nurt ukraińskiej polityki, ukraińskiej świadomości w tej chwili.
Marsz miał wyraźny aspekt polityczny. Na czele tego marszu szedł kandydat na prezydenta wybrany przez, czy wskazany przez ugrupowania nacjonalistyczne Rusłan Koszułyński. Myślę, że no, najbardziej wskazują, czy najlepszą odpowiedzią na twoje pytanie jest poziom poparcia dla ukraińskich nacjonalistów. Ukraińscy nacjonaliści według prognoz wyborczych mogą liczyć na zaledwie kilka procent i to na poziomie 2-3%. Ich kandydat Koszułyński w ogóle ma około 1% poparcia, więc można powiedzieć, że z jednej strony to są rzeczy, które widać bardzo w przestrzeni publicznej. Oczywiście taki marsz ciężko, żeby nie był zauważony, zwłaszcza, że odbywa się 1 stycznia, kiedy tych wydarzeń jest mało, kilka tysięcy osób. To też nie jest grupa, którą można zignorować i nie zauważyć. To jednak robiło wrażenie, jak ten marsz szedł ulicami Kijowa. Przecież to nie było jedyne wydarzenie na Ukrainie. Podobne wydarzenia czy uroczystości odbywały się w wielu innych miastach, w tym we Lwowie, gdzie do tych uroczystości przyłączyły się władze miasta i kwiaty składał między innymi Andrii Sadowy, prezydent Lwowa, pod pomnikiem Bandery. No jednak, jak widać, sam element ukraińskiego nacjonalizmu, czy to poparcie dla pewnych ikon tego nacjonalizmu, nie przekłada się z kolei na wynik wyborczy i ukraińscy nacjonaliści nie mogą liczyć na dobry wynik w wyborach. Chociaż oczywiście nie da się wykluczyć, że w tych wyborach, które teraz się rozpoczęły, czyli wyborach prezydenckich i później w wyborach parlamentarnych, główni kandydaci też będą zabiegać o część elektoratu w nastawieniu nacjonalistycznym. W związku z tym ten temat w tym roku może pojawiać się częściej. Czy są jakieś dyskusje ukraińskie na temat tych zjawisk? Czy są jakieś znaczące postacie z ukraińskiej opinii publicznej, które na przykład krytykują ten akurat kult tych postaci historycznych? Oczywiście to nie jest tak, że na Ukrainie wszyscy zgadzają się z kultem ukraińskich nacjonalistów, w tym z kultem Stepana Bandery. Jest wiele środowisk, które wskazuje na to, że to jednak nie był bohater Ukrainy. Bardzo często jednak te środowiska z kolei są związane z wpływami rosyjskimi i to oczywiście powoduje, że dochodzi do jeszcze większej polaryzacji stanowisk między tymi, którzy określają się jako patrioci, a tymi, których wskazuje się jako zdrajcy. Chociaż są też takie stanowiska bardziej wyważone. Zresztą nawet w czasie marszu też udało mi się rozmawiać z osobami, które bezpośrednio nie brały udziału w tym marszu, a jedynie go obserwowały. I te osoby z kolei już zdecydowanie bardziej sceptycznie wyrażały się o samym Banderze i o organizacji takich marszów. Próbowałem też znaleźć, czy pojawiał się wątek polsko-ukraiński po tym marszu, czy ktoś zwrócił uwagę na ten temat w kontekście tego wydarzenia. Jeden z ważniejszych ukraińskich mediów, jedno z takich znanych ukraińskich mediów, Obóz Rywatel, na to zwrócił uwagę. Tam podkreślono, że te marsze nie wpływają dobrze na relacje Polski-Ukrainy. Polska nigdy nie będzie tolerować podobnych dat pamięci. O tym mówiła Iryna Wereszczuk, która jest i ekspertem, i jedną z osób, które prowadzi programy w telewizji tego medium Obóz Rywatel. Ale no, nie jest to jakiś głos dominujący w ukraińskiej opinii, tak jak mówiłem wcześniej, raczej pokazuje się, że Bandera jest to osoba, która jest bohaterem, a czarne elementy, plamy na jego życiorysie jest to efekt przede wszystkim spreparowanych zarzutów stworzonych przez sowiecką propagandę. Wygląda na to, że prędko, jeśli chodzi o historię, z Ukraińcami się nie dogadamy, ale rozumiem, że to nie jest w tej chwili główny nurt wydarzeń na Ukrainie, bo dzieją się ważne rzeczy związane z aktualnymi sprawami religijnymi, kościelnymi. Tak, no oczywiście to, o czym mówimy, działo się przede wszystkim 1 stycznia, więc już parę dni od tego wydarzenia minęło, a dzisiaj w ogóle Ukraina żyje innym wydarzeniem. Dzisiaj już w tym momencie w Stambule przebywa ukraińska delegacja na czele z prezydentem Petrem Poroszenką. To delegacja, która pojechała do Stambułu, by odebrać dokument nadający autokefalię ukraińskiej cerkwi, czyli Tomos. Dzisiaj nastąpi uroczystość podpisania Tomosu. Ta uroczystość odbędzie się w obecności i prezydenta Ukrainy, i przewodniczącego ukraińskiego parlamentu. Oczywiście podpisania Tomosu dokona zwierzchnik Kościoła Prawosławnego, patriarcha Bartłomiej I. Będzie też oczywiście nowy zwierzchnik Zjednoczonej Ukraińskiej Cerkwi
Epifaniusz i on jutro otrzyma tomos z rąk Bartłomieja I. Ten tomos zostanie przewieziony na Ukrainę i w 7 stycznia w poniedziałek, czyli w Boże Narodzenie, które tutaj na Ukrainie jest obchodzone zgodnie z kalendarzem juliańskim, tomos zostanie pokazany oficjalnie na Ukrainie w czasie liturgii, która odbędzie się też w wyjątkowym miejscu, bo w Soborze Sofijskim, Soborze Mądrości Bożej, w jednej z głównych ukraińskich świątyń. A od tego momentu tomos też zostanie wystawiony na widok publiczny. Każdy będzie mógł pójść i zobaczyć właśnie na terenie Soboru Sofijskiego. Tomos będzie wystawiony, każdy będzie mógł zobaczyć, jak ten dokument wygląda. To bardzo ważny moment, który kończy stuletnie zabiegi Ukrainy o odzyskanie autokefalii ukraińskiej cerkwi. To moment, w którym ukraińska cerkiew odrywa się ostatecznie od patriarchatu moskiewskiego, od zależności moskiewskiej, a nie ma żadnej wątpliwości, to jest wielokrotnie podkreślane, nie tylko zresztą przez ukraińskich ekspertów, to też oznacza uniezależnienie się w sensie takim społecznym też od wpływów nie tylko rosyjskiej cerkwi, ale rosyjskiego państwa, bo patriarchat moskiewski przecież jest bardzo mocno związany, czy wręcz podporządkowany Kremlowi. Patriarchat w Konstantynopolu oczywiście ma ogromny autorytet, ale w tych kościołach wschodnich nie ma tej struktury scentralizowanej, jaka jest w kościele łacińskim i w związku z tym rozumiem, że pozostaje kwestia otwarta, na ile, jak zareagują inne kościoły prawosławne ostatecznie na ten proces, który teraz się dzieje. No jest tutaj wątek polski, może warto o tym powiedzieć, że praktycznie w przededniu nadania autokefalii Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej polski metropolita warszawski, całej Polski Sawa wystosował list do patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, w którym skrytykował działania ukraińskiej cerkwi. List ten jest szeroko komentowany w rosyjskich mediach, które tytułują artykuły z takimi nagłówkami, że oto Polska nie uznaje nowej cerkwi powstałej na Ukrainie. Portale tak zwanych prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy idą nawet dalej, ich tytuły grzmią tam, że rozłamowcy dla Polaków nie są braćmi. Według rosyjskich mediów Sawa napisał, że polska cerkiew nie uznaje stworzonej niedawno na Ukrainie struktury, a Sobór Zjednoczeniowy nie rozwiązał problemu rozłamów. Według tych mediów w tym liście jest też stwierdzenie, że w Soborze, który odbył się na Ukrainie 15 grudnia, brały udział osoby, które zostały pozbawione godności kapłańskiej. Maria Przełomowa, która też często przecież komentuje na naszej antenie wydarzenia, zauważyła, że list metropolity Sawy, którego zresztą nie udało mi się znaleźć na oficjalnej stronie Polskiego Kościoła Prawosławnego, że ten list jest oficjalnie cytowany przede wszystkim przez rosyjską telewizję, stał się takim narzędziem propagandowym w rosyjskiej telewizji. W tym samym czasie patriarcha Konstantynopola Bartłomiej w specjalnym liście wezwał patriarchów i biskupów prawosławnych cerkwi, by jednak wsparli fakt nadania autokefalii ukraińskiej cerkwi. W tym swoim liście napisał między innymi takie bardzo mocne zdanie. Ono brzmi tak. Jeśli postanowimy ignorować naszych braci, którzy przeżywają chwilę agonii na Ukrainie, to nie będziemy mieli żadnego usprawiedliwienia w dniu sądu ostatecznego. Niewątpliwie tutaj rola Bartłomieja, tak jak powiedziałeś, to nie jest cerkiew prawosławna, nie jest tak mocno schierarchizowana i rzeczywiście to kościoły autokefaliczne same podejmują decyzje. Jednak jego zdanie jest oczywiście bardzo ważne, bo jednak to on jest patriarchą Konstantynopola, czyli właściwie tej stolicy prawosławia. To pytanie o postawę w tej chwili głowy Kościoła Prawosławnego w Rzeczpospolitej Polskiej, dlaczego akurat tutaj staje po stronie Moskwy, chyba dosyć jest takie istotne i należałoby jakoś na nie odpowiedzieć. No cóż, niektórzy eksperci szukają tego w przeszłości funkcjonowania Polskiego Kościoła Prawosławnego w czasach PRL-u. Warto przypomnieć, że olbrzymia część hierarchów Kościoła Prawosławnego PRL-u, w tym sam metropolita Sawa, miała związki z polską komunistyczną służbą bezpieczeństwa. Niektórzy uważają, że być może wpływa to dalej na to, co się dzieje w relacjach hierarchów
polskiego kościoła prawosławnego w relacjach z Moskwą. No rzeczywiście jest to zaskakujące, bo przecież nie ma żadnej wątpliwości, że wierni kościoła prawosławnego na terenie Polski to w dużej części są też osoby o korzeniach ukraińskich i osoby, którym akurat jest bliskim idea nadania autokefalii w ukraińskiej cerkwi prawosławnej. Ja przypomnę, że taką autokefalię polski kościół prawosławny też musiał o nią walczyć na początku naszej niepodległości w latach 20. W 24 roku taką autokefalię udało się zdobyć, a droga do tej autokefalii absolutnie przypominała to, co się dzieje z autokefalią ukraińską, więc jest kompletnym zaskoczeniem, że w takiej sytuacji polski kościół prawosławny zamiast może wspierać wysiłki Ukraińców, to w tym momencie decyduje się na poparcie stanowiska Moskwy, które z punktu widzenia Konstantynopola coraz bardziej przypomina schizmę. Przecież Moskwa nie ukrywa, że właściwie zerwała łączność z Konstantynopolem. To Konstantynopol stara się sprawę załagodzić, natomiast Moskwa tutaj coraz bardziej stawia na budowanie własnej struktury. W ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje, które wcześniej zresztą też docierały, że Moskwa jest gotowa do budowania alternatywnej struktury kościołów prawosławnych, między innymi poprzez uznawanie kościołów prawosławnych czy wspólnot prawosławnych, które do tej pory nie były uznawane przez Konstantynopol, i nadawania im własnego tomosu, czyli w tym momencie Moskwa realizuje tą ideę tworzenia Trzeciego Rzymu, czyli stania się głównym ośrodkiem prawosławia, no a to oczywiście oznacza schizmę i to oznacza rozłam w prawosławiu. Jednak większość świata prawosławnego raczej ciężko sobie wyobrazić, żeby w tym momencie mogła opuścić Konstantynopol i przejść do struktur moskiewskich, no ale Moskwie zapewne to nie przeszkadza. No, niewątpliwie jest zaskakujące, że polski kościół prawosławny stanął po stronie moskiewskiej, nie widząc konieczności uznania autentycznych potrzeb czy rzeczywistej potrzeby ukraińskiej na stworzenie niezależnego od Moskwy kościoła, w tak szczególnie jeszcze w momencie ważnym, jakim jest wojna na wschodzie. Niezależnie od tego, jak bardzo polityka miesza się z religią również w Europie Wschodniej, mamy Boże Narodzenie wśród chrześcijan obrządków wschodnich. Czy tą atmosferę czuć już w tej chwili w Kijowie? Tak, to też bardzo ciekawa sprawa, bo przecież tomos zostanie wręczony jutro, 6 stycznia. To jest Wigilia Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, ale co ciekawe, moment wręczenia tomosu odbędzie się w Konstantynopolu, to w Stambule, ale dokona tego patriarcha Konstantynopola, a przecież w tym momencie patriarcha konstantynopolski już obchodzi święta według kalendarza gregoriańskiego, czyli w momencie, kiedy będzie wręczany tomos, to cerkiew patriarchatu Konstantynopola będzie obchodzić święto objawienia pańskiego, czyli Trzech Króli, więc nakładają się tutaj w taki niesamowity sposób dwa święta. Może też warto zwrócić uwagę na to, że święto objawienia pańskiego to Epifania, a zwierzchnik kościoła prawosławnego, ukraińskiego kościoła prawosławnego to Epifaniusz. Jego imię ma dokładnie pochodzenie od tego samego greckiego wyrazu, który oznacza ten, który przyszedł na świat. I oczywiście to też jest pewien taki element symboliczny, jeśli chodzi o połączenie kalendarzy. Wiele osób spodziewa się, że prędzej czy później Ukraina przejdzie jednak na kalendarz gregoriański, bo to nie jest tak, że cały świat prawosławny, a nawet wschodni prawosławny funkcjonuje według kalendarza juliańskiego. Część kościołów już dawno przeszła na kalendarz gregoriański. Na Ukrainie od ubiegłego roku zarówno 25 grudnia, jak i 7 grudnia to są dnie wolne i właściwie każdy ma możliwość wyboru, według jakiego kalendarza będzie obchodzić święta Bożego Narodzenia. A to też powoduje takie ciekawe zjawisko w przestrzeni publicznej. Te święta rozciągnęły się i właściwie już od grudnia widać taką atmosferę bożonarodzeniową. A ona wypiera też przez lata funkcjonującą atmosferę noworoczną, bo przypomnę, że w czasach sowieckich nie mówiono o świętach Bożego Narodzenia, tylko o świętach noworocznych. Ale teraz coraz częściej na Ukrainie w tym czasie mówi się jednak o Bożym Narodzeniu, już też w kontekście grudniowym. No oczywiście najwięcej osób na Ukrainie święta Bożego Narodzenia będzie świętowało zgodnie z kalendarzem juliańskim, czyli 7 stycznia, i to tą atmosferę słychać, widać na ulicach. Nawet teraz, gdy mam trochę uchylone okna, znajduję się w hotelu w monastyrze świętego Michała Archanioła, słychać dźwięki, melodie,
z pobliskiego jarmarku, który jest pomiędzy dwiema głównymi świątyniami Kijowa, pomiędzy Soborem Świętego Michała Archanioła a Soborem Sofijskim. To taki jarmark świąteczny, bożonarodzeniowy, z wieloma elementami, które oczywiście o świętach przypominają, a na dworze rozlegają się dźwięki kolęd. Także ta atmosfera jest w pełni tutaj odczuwalna. Jeszcze potrwa długo. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Bobołowicz z Kijowa dla programu wschodniego Radia Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. A my teraz posłuchamy sobie jeszcze raz, bo już była w zeszłym tygodniu, tylko w innym wykonaniu, ukraińskiej kolędy, która stała się trochę taką międzynarodową melodią. Szczedrek, tym razem w wykonaniu chóru z Litwy. Radio Wnet, www.wnet.fm